Granie po 30. Witajcie w kolejnym odcinku przygód Mapt. Mapt wybiera się teraz do serca Tuathan. I jak wiecie, w poprzednim odcinku ruszyłem się, ale magia srebrnego ekranu. Cofnąłem ten ruch, ponieważ tak naprawdę nic tam nie będę w stanie zrobić sensownego. A jeszcze chciałbym odwiedzić jedną lokację, zanim się wybierzemy do serca Tuathan, bo moglibyśmy tam od razu pójść. I zamiast chodzić w te i we w te, po prostu cofnąłem ten jeden ruch, który wykonałem. Magię tak wydałem, żeby skorzystać z naszego tutaj rozgrzania się i pozbyć się trochę wychłodzenia. To tak, to tyle jeśli chodzi o technikalia. I tak, czemu to zrobiłem? Bo zapolujemy. Zapolujemy tutaj, wybierzemy się z powrotem na równinę mieczy, przesuniemy naszego, czy też naszą przyjaciółkę do ostatniej ruiny, którą odwiedzimy, zobaczymy, co tam się dzieje i wtedy nie wrócimy, tylko pójdziemy już do naszego miejsca docelowego, w którym nie będziemy musieli trochę powalczyć i zapewne w samej eksploracji też będziemy musieli powalczyć, no bo cóż, tak to już bywa. No dobrze, to tak jak już mówiłem, od razu przejdziemy do tego, co najlepsze, czyli do polowania. Jeden jedzenia pociągniemy, no i od razu będziemy walczyć, moi drodzy. Będzie to... Już mieliśmy. Czekajcie. Aha, no dobrze. Chciałem wiedzieć, czy odpłużyłem. Czyli są dwie w talii. Czyli zrobimy tak samo jak poprzednio. Co zyskamy? Jedzenie i makie. Rzućmy tego przyjemniaczka tu, przetasujmy. Aha, myślałem, że będzie coś poważniejszego. A, oczywiście zyskamy jeden magii od razu, bo to jest fioletowe spotkanie, jak wiecie, z naszej umiejętności, z duchowości. Za każde spotkanie purpurowe, fioletowe. Export tak zwał. Zyskujemy jeden magii, czyż możemy zyskać jeden magii. Co też uczynimy. Teraz tak naprawdę magia nie powinna być problemem. Tak jak wam wspominałem wcześniej, będzie coraz więcej z tych spotkań fioletowych i powinniśmy zyskiwać po jeden magii. Dobra, przetasowane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kart z broni, z naszej umiejętności. Z Lancelota od razu dostaniemy dwie. I dobrze, zacznijmy. Od razu mamy pułapkę. Dobrze. O, chymszych matki to znamy. Szarża, ucieczka i magia bojowa. No to spokojnie. Musimy to jakoś ładnie rozłożyć. No dobrze. Bez większego znaczenia tak naprawdę. Położymy hymn szef matki, zyskamy 3, czyli będziemy 5. Położymy szarże, będziemy 6, 7. Potrzebuję 8. Możemy kartę ucieczki. Na kartę ucieczki położymy pułapkę. 7 mieliśmy i mamy 8, 9. Czyli 9, moi drodzy. Tyle, koniec. Dziękuję. Łonie 9, czyli tak, zyskujemy jeden żywności i jeden magii. Dzisiaj magię możemy się już pozbywać, czy też wydawać, nie pozbywać, złe słowo. No i dobrze. Ach, tutaj byliśmy. Co teraz zrobimy? Czyli z dobrej pogody, czy z pięknej pogody? Ruszymy się tu, skam wychłodzenie, no i tu zakończymy dzień. Tak. Zakończając dzień, tutaj nie ma snów, prawda? Nie. To jest jedyne miejsce ze snem, ale wątpię, żebym chciał tam sypiać. Czyli jedzenie. Odzyskam nasze życie. Zyskamy dużo
A, no tak, wiem, co się stanie za chwilę. Stracimy przerażenie. Co się stanie? Odkryjemy oczywiście kartę. Dzięki której zyskamy wychłodzenie. Czy nie mam aż tak dużo? Chociaż mógłbym. A, dobrze, mamy tyle magii. Z jednej magii stracimy wychłodzenie i zyskamy wychłodzenie. Niech będzie tak. Czy tak naprawdę wyszło na nasze? Połóżmy trzy karty. No i dobrze. A, i ruszymy naszego Milusińskiego tutaj. Dzięki czemu poruszymy się, ale nie z umiejętności map, tylko tutaj. Zaraz. Stracimy ten jeden życia. W porządku. Niech tak będzie z wychudzenia. I teraz przeeksplorujemy z umiejętności. Na pewno z umiejętności map. Nie, moi drodzy. Byśmy stracili jeszcze jedno życie, aby zyskać wychudzenie. Przeeksplorujemy tak po prostu. Lokacja 289. No i zobaczmy, co tutaj jest. 289. Jaka daleko. Nie, chyba jedna z ostatnich. Ojejka. Jest. Aha, nie jest to duża lokacja. Już wcześniej wam pokazywałem, jak wygląda cokolwiek tam jest, ten pomnik. Tak, miasto okrążone przez wysokie mury Tuathan. Ogólnie jest tutaj dużo dziwności, nie jest przyjemnie. Tak, możemy spojrzeć na statuę, możemy okraść miasto. Może przyjrzymy się statuę. Czyli dziwność jest tak gęsta dookoła statuły, że nie możemy się zbliżyć bliżej niż kilka kroków przed nią. Czyli sprawdźmy ją, no. Z czwarty. Ach, pięknie. Przestudiujmy, tak? 220. 4. 2, 2, 4. Zobaczmy, co to oznacza dla nas. 224. No dobrze, co tutaj mamy? Aha. Ach, tak. Pełno dziwności, która tam przepływa przez wszystko, przez te ręce, oczy, wszystko tej statuły. Skiemy status czwarty i jeden doświadczenia. Dobrze, od razu to zaznaczę. Doświadczenie się przyda. Dismay. Wiecie, to jest napisane Dismay, że jeśli kiedykolwiek będziemy mieli 6 części, a mamy 3, to musimy iść do jakiejś wersji 7.2.4. Więc nie wiem, nie chcę tak do końca zyskiwać więcej. Mam na razie 3. I teraz tak, możemy wybrać jedno. A, możemy się skupić na dziwności, płacąc 5. Aha, ale zredukowane przez sumę. W naszym przypadku tylko naszej duchowości, czyli 2. Możemy skupić się na produkcji dziwności, zobaczyć 5 magii, również pomieszczono duchowość. Musimy skupić na zmianach tej statuły. Możemy przeanalizować nasze znaleziska, czyli potrzebujemy sitting i decyzji. Nie mamy żadnych z tych statusów, na pewno. No nie mamy statusu 13, to zapewne. Mówiliśmy iść z zawołaniem i skończyć. No to zacznijmy od tak zwanego początku, czyli 2. Zobaczmy 2, na co nas stać. 1, 2. Bardzo dobrze. I pójdziemy do 253. 253. Jest tu. Aha. Czyli gęstość dziwności nie zmienia się dookoła tej... W pobliżu tej statuły, tak jakby jakaś siła ją utrzymywała.
Aha, i potwierdzają to gdzieś macki ciemności, które są dalej od statuły, które po prostu nie poruszają się w stronę tego shifting, jako poruszające się, posuwającego się menhiru. Aha, zyskujemy pierwszy status i dostajemy doświadczenie. Idziemy do wersu 2.2.4, czyli jeszcze raz, czyli zyskujemy doświadczenie. Się ciekawie. Zyskujemy status przysuwający się menhir. Aha, tylko dwa statusy. No dobrze. Idziemy z powrotem do wersu 2.2.4. Tam, jak wiecie, możemy wydać magię, czyli również dwa magii. Pójdź do wersu 308. Aha, tak się pozbędziemy magii. Dobrze. Dwa magii. 308. Jest tutaj. Czyli dziwność czasami to nie w tych przesuwających się szczelinach statuły. Ale zdaje się, że właśnie o wiele więcej wypływa z zewnątrz. Zauważasz, że miejsca dotknięte przez dziwność stają się bardziej stabilne. Jakby właśnie dawały, pokazywały swoją umiejętność do zmiany. A może dziwność się karmi na nim. Czyli znowu zyskujemy status drugi, jeden doświadczenia. Ciekawe. Czy mamy już obydwa statusy? Teraz potrzebujemy i wracamy do. Tak, wracamy. 224. Czy tak, to już nas nie stać. Może wykonać. Musimy przeanalizować nasze znaleziska. Przynajmniej dwóch statusów, co mamy. Oraz decyzję, część trzecią. Nie mamy decyzji, części trzeciej, prawda? Nie. Można by ją tutaj uzyskać? Może. No nie wiem. No to nic, skończymy na tym eksplorację. Co zrobię? Ponieważ potem tutaj przeczytałem, nie jest to fajne miejsce, nie chciałbym tutaj spać. Więc co zrobię? Znowu za jeden magii. Pozbędziemy się trochę wychłodzenia. Z umiejętności map się tutaj przesuniemy. I dobrze. Na tym skończymy. Tak, będzie dobry wybór. Ej, dobrze. Kolejny dzień. Zjemy. Zregenerujemy się. Nie stracimy niestety. Przesuniemy już ciebie. Aha, mamy dobrą pogodę. Czyli to dobrze. Co zrobimy? Pójdziemy do serca Tuathan. Tam. Ojej, jakbym poszedł. Zobaczmy najpierw, co tutaj się stanie, wiecie? Czyli no, z dobrej pogody. Nie mamy tam co zeksplorować, z tego co pamiętam. No i będzie. Czyli z dobrej pogody się poruszymy. Ach, stracimy to, co zyskaliśmy. Ponieważ wyszliśmy tutaj, musimy pociągnąć spotkanie. O, wow. Shatter i Slow. Slow, jak wiecie, oznacza, że ciągniemy jedną dodatkową kartę. Shatter oznacza, że nasza broń zostanie zniszczona pod koniec tej walki. Ale nie musimy używać naszej broni. Czego też nie zrobię. Dziwna nagroda, czy mówimy na magię, ale wiecie, zyskamy jeden magii. No dobrze. Spokojnie, chyba do ósemki dojdziemy. No dobrze, tu za chwilę spotkanie z Dreadclawry.
Dread to strach, prawda? Crawl to czołgać się, tak? Z czołgaczem strachu na pewno jest lepsze tłumaczenie. No ale to już sami możecie też sobie coś wymyślić. No dobrze, kończę już to gadanie i będziemy walczyć za chwilę. Zapraszam. Dobrze, już za chwilę przejdziemy do walki. Przetasujmy. W miarę dobrze, żeby znowu nie dostać tych samych kart. Chociaż tak mam i tak mało, że na tym to polega, że właśnie najwięcej dostać. Czyli trzy karty broni używamy, z czwartą z naszej umiejętności, a i piątą i tak pociągniemy z tego, że ten nasz przyjaciel jest dosyć wolny. Mamy już dwa z Lancelota. Zacznijmy. Magia bojowa. No nie przyda nam się ucieczka. Odwrócenie uwagi, ostateczny atak i battle cry, okrzyk bojowy. Nie wygląda to najlepiej. Musimy zadać co najmniej 8. Ajka. No dobrze. Puszczmy jaką pierwszą kartę okrzyk bojowy. Dzięki czemu pociągniemy dwie inne karty. Dwoma innymi kartami będzie. Aha. Inspiracja oraz. A, hymn Wszech Matki. Bardzo dobrze. Tak, trzeba to zrobić, żeby było dobrze. Dobrze, puszmy inspirację. Za jeden mamy trzy. Puszmy hymn Wszechmatki. Łącząc tu, dostanę 2 i 2 to 4. Czyli mamy już 7. Zobaczymy jeszcze jednego. Mogłem tam połączyć z magii, prawda? Siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Puszczmy naszą kartę ucieczki. I puszczmy wtedy odwrócenie uwagi, aby zyskać jeszcze jeden. I mieć wtedy 8. No dobrze, mamy 8, mamy dwie karty. Ja bym mógł, wiecie, mieć więcej przerażenia, to bym użył. No ale mamy jeszcze nasz ostateczne uderzenie. No dobrze. Z jego tura stracimy 3. Dobrze, wyciągniemy dwie karty. Będzie to szarża oraz w końcu Hex. Hex się nam przyda. Ojejka, nie najlepsza karta jest. Ponieważ zyskamy jeden za każdą połączoną magię, jeśli jest to fioletowe zdarzenie. A jest to fioletowe zdarzenie. Niestety nie pociągniemy karty, ale mamy jeden, dwa, trzy. W sumie trzy. Czyli wrócimy do punktu wyjściowego. 3. Jak położymy to, 4, 3, 4, 5, 9, 10. I jak położymy ostateczny atak, 11, 12, 13. 13, a ja ma o 14. Stój. Trzeba jakby zmaksymalizować. Jeśli położyli tak. 7. No dobrze. Trochę taki status quo utrzymajemy. Niech będzie, znowu zyskamy 3. Na tym skończymy jego runda. Odrzuci 3, pociągniemy dwie karty. I zacznę. Ha, obrona oraz ach, nasza pułapka. Dobrze. Zobaczmy teraz. Idealnie.
Oczywiście nie do końca, ale cóż. Czyli tak, jeśli położę samą płatkę od razu, wciskam 1, 2 i za każde połączenie 3, 4. Wciskam 4. Nie mam z czym innym połączyć. 4. Położymy obronę. Dzięki obronie. Ach, będę musiał użyć. Się wydaje. Dobrze, położymy to. Skamy 2. Jejka, długa walka. 4, 5, 6, 7. 6, 7. Dobra. Będę musiał skorzystać się no, chociaż nawet nie wiem, czy to się uda. To spójrzmy jeszcze raz. Czy tak. Skam 2, 3, 4. 4. Tutaj nic. 4. Tu rzucę. 4, 5, 6, 7. 7, czyli miał 11, czy nie? Ale wiecie, jak zyskam 4, będę miał 9. Dziwna to walka. No dobrze, i na tym skończę. On rzuci 3. Miał 6. Kartą, którą odrzucimy, będzie... Ja cię odrzucę, bo wiem, że ona mnie kusi. Pociągniemy 2. Skończył nam się ten. Heroiczna aura. Jo, i posta Lancelota. I bardzo dobrze. Tak, zakończymy. Czyli mamy 6. 6. I jak połączy, położyli postę? 6 i zyskamy 3. I 9. I nic nam to nie da. Policzmy wtedy. Mamy 6. 3. 9. 9. Jeśli od razu położę to, no miał 9, 10, 11, 12. Nic mi to nie da. Jeśli położę tak, miał nadal 9. 10 plus 4 miał 13. Znowu jednak zabraknie. No dobrze. Trzeba było skorzystać. Dobrze, nie będzie. 9, 3, 3, 2 karty. Ostatnie. Ja nie, jeszcze. Inspiracja. Inspiracja, tak? I ostrożny atak. No dobra. A, powinniśmy coś odrzucić. Odrzucimy. Ojejka. Obronę prawdopodobnie, tak? Czyli zróbmy tak. Ostrożna, tak? To 3. 9. Źle, nie będę mógł rzucać obrony. Przepraszam was. Ale co wtedy? Właśnie. Ostateczny atak. A dlaczego zacząć? 9. I tu kładę z magii, z naszego przyjemniaczka. 9, 10, 11, 12. Czyli mamy 12. Kończymy. Przy 12 zdaje 3, czyli plus 3, czyli ma 15. Wow. Wow. Skończyliśmy i no byśmy przegrali w następnej rundzie, bo nie mogliśmy pociągnąć kart. Udało się. 1 reputacji i 2 zamożności.
Musicie czasami wybaczyć, bo nie chcę, żeby te wargi były zbyt długie, bo tutaj można naprawdę długo się zastanawiać. Czasami, cóż, no zmienię swoją decyzję. O, dobra, wróćmy do eksploracji. Nie było tak łatwo, jak mógłby się wydawać, a powinno być. Wróćmy i tak naprawdę pójdziemy do serca Tuathan i tam podejrzewam, że zakończymy ten rozdział. Cóż, co też za chwilę się stanie. Zapraszam. No dobrze, po tej dosyć długiej walce, tak jak mówiłem, no już jesteśmy w sercu Tuathan, przeeksplorujemy normalnie, że tak powiem. 2, 5, 3. Zobaczmy, co mają nam do powiedzenia. Ach, nie ma tak strony, które przeskoczą. Proszę, to jest samo serce Tuathan. To wygląda trochę jak kielich, prawda? Tak, tylko zwracam uwagę. Dobrze, zobaczmy. Jeśli mamy sekretną kartę 10-7, nie mamy. Ciekawe, czy mogłem jakoś uzyskać status ekipy czy strażnika. Nie. Tak, możemy sprawdzić mury, po prostu je przejść, porozmawiać z panią, przejść podziemnym przejściem. No, na razie nie możemy. Rozdział 10, to już niedługo, mam nadzieję. To zacznijmy od góry. Zobaczmy, 7. Co jest z tymi murami? Aha. Coś, co wygląda jak mur z naturalnego kamienia. Po bliższej inspekcji wydaje się jednym kawałkiem jakby kamienia, blokiem dziwności. Czyli wysoko, gdzie mur dotyka szczytu wzgórza, a widzisz bramę do góry nogami. A, wygląda jak część twierdzy obróciła się do góry i zanurzyła się w ziemi. Ciekawe. Ej, inny wybór. No to sprawdzimy, co tam jest. Czwórkę. Czyli tak. A, nie ma tutaj nic poza zimnym i przerażeniem. Możemy użyć ciemności, aby zwiększyć naszą... Masz umysł i ciało. Nie wydaje się to dobry pomysł. Przynajmniej nie w momencie, kiedy mam tak dużo przerażenia. A wiecie, zdaje zawsze się zyskuje przerażenie. Więc... No cóż. Skończymy eksplorację. Przez to tym razem przeeksplorujemy umiejętności mapt. Tak jest. No i zakończymy tu. Czyli pójdziemy do wersu trzeciego. Podejrzewam, że nie będzie to aż takie łatwe. Sprawdzimy to za chwilę. Czyli tak. Jeśli nie ma tej figurki przed mieszkańca, przesuwamy. Tak, pani Jeziora zna to miejsce. Bardzo dobrze. I pójdziemy teraz. Dobrze patrzę. Tak, 600, 10 i 5, 615. No dobrze. Może w końcu gdzieś dojdziemy. Może coś dobrego się stanie. Nie każdego dnia idzie się do stolicy byłego wroga. 615, zobaczmy. Czy tak. Panie Jeziora kładzie swoje ręce na Lancelosie, który traci przytomność. Ale ona zaczyna jakiś dziwny, hipnotyczny taniec. Chmura dziwności otacza ich. Czyli kamienna wieża oraz twierdza podnosi się i rozpada w środku, w totalnej ciszy. Pomimo tego, że ten widok jest hipnotyzujący, tak?
A skupiasz się właśnie na tych, no, zniszczonej ziemi, tak? Szukając niebezpieczeństw. Wkrótce coś nadchodzi, ponieważ inne z zewnątrz dziwności przyciąga je. Ach, kolejny przedmieszkaniec. Czy tak, pozbywamy się Lancelota. Przygotujmy broń. Albo, cóż, no mamy trzy duchowości. Spróćmy, 690. Wykorzystajmy nasz spryt. 690. Ach, tutaj jesteś. Ach, czyli blokujemy przejście na wzgórze i rozpościeramy swoje ręce, żeby pokazać, że nie chcemy walczyć. Próbujemy wyglądać pewnie, ale nasze serce kłęs. Nie wiem. Niech będzie, że tak bije. Bardzo mocno. Specjalne. Aha. Reluctant, czyli niepewny przedmieszkaniec. Niebieski, o, czyli dyplomatyczny. Wers 503. Dyplomatyczne spotkanie, jak my uwielbiamy. Ach, mogę sobie ulepszyć talię dyplomatyczną, no ale cóż. Kiedy idzie? Aha, jak przegramy, staje się agresywny. Jak wygramy, to opuszcza nas. Ale tutaj jest. Oj, ja dużo przerażenia. Będzie ciężko. Trzy, pięknie. Reszta ok. No dobrze, to już za chwilę. Spróbujemy przekonać naszego przemieszkańca, że jednak powinien sobie pójść. Nie ma tutaj nic ciekawego. No dobrze, za chwilę wtedy. Zapraszam. No i dobrze, moi drodzy, jesteśmy. Jak widzicie, nasza zbroja nam pomogła. Tylko nasz narkooraz. 2, 3, 4 stopnie, aby pójść do góry. Przetasujmy. Wyciągniemy 3, 4 karty. Będzie i zobaczmy, co mamy. Ojej, to nas nie uratuje. Budowanie, Flash of Insight, nasz ulubiony, deeskalacja. Zobaczymy jeszcze raz, tego się obawiałem, ponieważ możemy użyć oczywiście, kiedy nie jesteśmy na zielonym. A jesteśmy na zielonym. Tak, o cóż. Jeden do góry. Nic nam to nie pomoże. Spójrzmy na to w inną stronę. Jak zejdziemy jeden w dół, jeden w dół, raz, dwa, trzy, cztery. No dobrze. Zróbmy tak. Połóżmy tą przewspaniałą kartę. Czyli tak, spadniemy o jeden w dół, ponieważ jeden do góry, dwa w dół, czyli minus jeden. Tutaj zakończymy. Czyli tak, będziemy jeden w dół, stracimy jeden życia. Zyskamy jeden przerażenia. Dobrze, niech będzie. Pociągniemy kartę. Tą kartą będzie. Ach, mistyczny spokój. Dzięki czemu nie będziemy zyskiwać więcej przerażenia. Czyż nie powinniśmy? No dobrze. Nowa runda. 4 do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli dwóch nam brakuje. Nie wygląda to dobrze. Połóżmy nasz Flash of Insight z naszego pięknego bursuka. Pociągnijmy kartę. Czyli kolejny Flash of Insight. No dobrze. Ajajajajaj.
Połóżmy nasz mistyczny spokój, aby pociągnąć kartę tym razem z naszej magii. Teraz. Ach, heroiczna obecność. No dobrze. Tak, spuszczmy deeskalację. Ciach, za jeden z empatii. Nie mam wyboru. Trzymam więcej kart, prawda? Chodzi o to, żebym obrażeń nie dostawał. Wiecie, o to mi głównie chodzi. Jeśli położę teraz tutaj połączę, no to wiadomo, pójdę do góry, dwa wygram. Ale zostanę z dwoma kartami, które średnio mi pomogą. Chyba, że wiecie, położę Flash of Insight znowu. Wtedy położę tą kartę. Chyba też tak zrobię. Pójdę wtedy o jeden do góry, co i tak zakończy. Ale pociągnę kartę z duchowości. Zostawię jedną kartę do przodu. Aha. Ta karta nam się przyda. I teraz zakończymy, czyli tak. To wróci. Pociągniemy kartę. Retoryka. Przyda się. Coś tu zaczyna wyglądać, moi drodzy. Bo tak. Kładąc liczną bohaterską obecność, kładzie tutaj fadunki. Ten nam się nie opłaca, ponieważ właśnie skorzystam z jednego. Musi o jeden do góry. Ciach. Położę nasz tutaj wyedukowany, czy też mądry argument. Czyli tak, idę za duchowość i tutaj z dolnej strzałki. Czyli tak, połóżmy tą kartę jako pierwszą, czyli 2, 3. Idę o 3 do góry. Czyli jestem raz, 2, 3. Jednego mi brakuje. Położę naszą retorykę, łącząc z dwóch ostrożności, które mam. Tutaj zostawimy. No i teraz tak. Nie zyskamy przerażenia. Za dwa w dół, za każdy dojdziemy do góry. To się kończy. Odrzucamy kartę. Karta i tak zostanie odrzucona. I tyle. Wygraliśmy. Można powiedzieć, tracąc jedno życie, zyskując jeden przerażenia. No dobrze. Znowu zostaliśmy z tą kartą. No nie wiem, może przeceniłem tą kartę. No dobrze, wrócimy teraz do naszej eksploracji. To już za chwilę. Zapraszam. No dobrze, po przekonaniu tego przedmieszkańca idziemy do wersu 770. I tam... O, mam nadzieję, że nic więcej nas nie wyskoczy. Ojejka. Na pewno tu, no dobrze. Przeczytajmy. Wracasz na swój... swoje stanowisko, tak. Czy jesteśmy skoncentrowani na naszym otoczeniu, szukamy czegoś, co mogłoby właśnie przeszkodzić w rytuale. Nie zauważamy chmury dziwności za naszymi plecami, która się rozszerza i nas pochłania. Czymś jakbyśmy spadali i wtedy krajobraz zmienia się do nas, pomiędzy nami, dookoła nas. Ojejka, bez żadnego wzorca, tak? Czy kiedy nasze wizje się stabilizują, nasz wzrok się stabilizuje, widzimy człowieka, nie wiem,
w ogromnej zbroi stojącego pośrodku trąby powietrznej dziwności, tak? Z dziwności. Aha, podobnej do tej, która otacza panią jeziora, czyli odpoczywa, jakby opiera się o swoje ostrze, które jest wbite w ziemię, oczy są zamknięte, twarz jest maską skupienia. Na boku dzika bitwa się rozgrywa, jacyś ludzie. A, ludzi, których ledwie widzimy, walczą właśnie z niezliczoną. Walczą z kreaturą, która ma niezliczoną liczbę rąk oraz oczu. W międzyczasie człowiek, którego teraz rozumiesz się jako Artur, zaczyna zmieniać się. A nie, on zaczyna jakby kształtować dziwność, gigantyczne. Ojejka. O, jak to się mówi, fundamenty. Wychodzą z niczego dookoła króla i na nich gigantyczna ściana. Pokój jest utworzony, a na jego podłodze okrągła platforma się podnosi, otoczona przez pylony dziwności, które kształtują się, przybierają kształt rycerzy. Co to jest za szaleństwo? Czy król próbuje stworzyć okrągły stół z dziwności? Czyli Artur porusza się, jest wykończony w bólu i szybko traci skupienie. Czyli cytadela zaczyna się przechylać. Kamienie stają się. Uciekają, stają się jak smoła. Czyli nieukończony stół upada na podłogę, zmieniając się w okrągłą dziurę. Coś czerwonego gotuje się daleko w dole, czy głęboko w dole. Statuły zaczynają się wyginać. Widzisz ledwie widoczne chmury koloru kolorowe chmury uciekające z nich. Aha, i właśnie, które płyną w. Pomieszczałem się, ale płyną w stronę ludzi, którzy właśnie weszli do tej nowo stworzonej cytadeli, szukając swojego króla. Jesteśmy Niamh, a nie jesteśmy. Idziemy tutaj, a inaczej do wersu 800. No dobrze, chodźmy. Czy coś nie wyszło? Jak zawsze zresztą, jak w życiu. Aha, czyli dziwni herosi, którzy wydają się nam znajomi, wbiegają właśnie do sali z tym popsutym okrągłym stołem. Czyli następnie nasze wizje po prostu przelatują szybko, tak? Następnie co widzimy, to złamanego króla, który patrzy na swoją pracę, zamek w sercu Tuathan. W tym samym miejscu, w którym właśnie się znajdujemy, zwisa do góry nogami, jest zdeformowany. Powykręcana karykatura Camelotu 801. Ojejka, no dobrze. Czyli wizje przyszłości odchodzą w momencie, kiedy dziwność się rozprasza. Zamek zniknął i również pani jeziora. A nie, zamek zniknął. A pani jeziora stoi w miejscu i krzyczy tak głośno. Przed nią leży jakiś ohydny potwór, jego twarz cały czas się zmienia. A nie. Ostre pazury zamieniają miejsce z palcami. Zbroja zamienia się w skórę.
A, czyli pani jeziora wraca do swoich zmysłów i mówi, że. Że to coś jest Lancelotem. Ach, przeklęty Sobowtór, Fetch. Walczyliśmy z nim kiedyś, prawda? Czyli zmiennokształtny potwór. A, który musiał zająć miejsce rycerza bardzo dawno temu. A, i sam się oszukiwał, myśląc, że jest właśnie prawdziwym Lancelotem. Czy ma trochę pamięci rycerza i Starego Świata. Ale pomimo tego nadal jest kreaturą dziwności. Aha, czyli nie zrobi. No nie będzie. Jak powiedzieć. Idealnym okazem ludzkiej rzeczywistości. Pani Jeziora przyklina samą siebie. Jak mogła nie widzieć tego wcześniej i zaciągać nas tutaj, w to miejsce. Tak, zgodzę się. Ty. Jednak, z drugiej strony, nie możesz pomóc, ale czujesz, smutek z powodu swojego kompana. Jak zmieniające się twarzy, widzisz więcej niż fizyczny ból. Ten niby Lancelot no, po prostu jest w bólu, tak? Cierpi. Od tego, że się dowiedział prawdy na temat samego siebie. Aha. Cóż, jest większym podobny ból, tak jak pani jeziora. Czyli tak, jeśli mam chory status pierwszy, idziemy 120, 709. Chory status pierwszy. Chory mamy status drugi, siódmy, ósmy, czyli nie mamy pierwszego. Czyli idźmy 709 wtedy. Ojejka. Czyli jesteśmy oszukani. Czy pani jeziora została oszukana i przez to oszukała nas? W pewnym sensie. Muszę się uspokoić, jestem zbyt ludzki, no, nie można na mnie polegać. Daj mi moment samotności. Panie Jeziora. A, mówi to do nas i odchodzi. I zostaliśmy właśnie z tym Sobowtórem, który się budzi i patrzy na swoje pogręcane dłonie i pyta się, co się stało, czemu jestem jak ten, kim jestem. Wiem, że. Nie wiem, czym mielibyśmy zabić. Powiedzmy, że jesteś Sobowtórem, a nie Lancelotem. 561. No nie jest to najlepsza informacja w życiu, ale są gorsze. Prawda? Bo to straciliśmy. Oj, tyle rozdziałów. Nie wiem, no tak naprawdę jest dwa rozdziały. Aby tutaj się dostać. Ci patrzy. A, wzrok. Cóż. Przebija nas w momencie ciszy. Wtedy Sobowtór zaczyna płakać. Jego ciało zmienia się nagle z Lancelota do potwora, nosząc twarz Lancelota. Tak, możemy zabić. Możemy przekonać, że skoro zachowa się Lancelot, może być Lancelotem. Potrzebujemy trzy empatii. No nie. Możemy zostawić. A może zamiast, wiecie, normalnie byśmy zostawili, znaczy po pierwsze byśmy przekonali, nie możemy, byśmy zostawili, ale może widać, że bardzo cierpi i w ogóle Mawd się poruszyła i chciałaby zakończyć życie tego czegoś. 580. Zabijmy tego Sobowtóra, żeby już więcej nie powodowało problemów. Żeby ktoś następnym razem, jak będzie szedł, nie spotkał go. Pozbędziemy się go. Czyli tak. Jedno uderzenie wykańcza to ohydne stworzenie, uwalniając je od bólu. Nie wiem. Czy nie mamy czasu na żale? Musimy wywartować Avalon, ale najpierw musimy wiedzieć jak. Czyli bez obiektu, który pamięta ludzki świat. Cóż, nasz quest, nasze zadanie może być, cóż, no. Znaczy, nieważne, dzień 26-28. Jeśli Kramakoniam
A nie jesteśmy, idziemy do wersu 6.4.4, inaczej idziemy do wersu 600, czyli jest wers 600, ale rzuca nas po tej księdze, moi drodzy. To miało być krótkie zakończenie, a jest... Och. A nie jest takie krótkie. No zobaczmy. Czy pani jeziora czeka blisko nas? Przyciska swoje ręce do hełmu. A, wzdycha. I mówi, że... mówi, że planowała to od dłuższego czasu. Połączyć Avalon przez lata... A, combing, czyli przeszukując Avalon, cóż, lata bezowocnych poszukiwań, czegoś, co by pamiętało właśnie prawa ludzkiej rzeczywistości. A teraz... teraz w końcu trzyma to w swoich dłoniach gorzkie rozczarowanie. Teraz został jej ostatni trop, ale będzie potrzebować naszej pomocy. No nie, naprawdę. Trzej kamienni mędrcy rezydują na południu i znają sekret wyspy. Ale nie rozmawia, nie będą z nią rozmawiać, jako że nie przypadają za, czy też brzydzą się zdrajcami. Czy może podróżować tunelami, które są wykute pod wyspą. Jedno z tych wejść jest w jej wieży, a drugie w środku tego wzgórza. Czyli pokazuje nam, schodzimy w ciemność, czyli podróż jest długa, straszna, nieprzyjemna pod każdym względem, ale szybka. Czyli długa, ale szybka. No dobrze. Długa jako w odległości, prawda? Aha, czyli niedługo wychodzimy w sekretnych piwnicach samotnej iglicy. Dostajemy dwa doświadczenia, pozbywamy się wszystkich lokacji i kładziemy lokację 226 na środku, przydamy tam wszystkich. To teraz musisz i możesz używać podziemnych tuneli, aby dostrzec się do lokacji. Musisz użyć, aby się dostać na zachodnią część wyspy. Gratulacje, skończyłeś rozdział. Dobrze, czyli rozdział 10 skończony. Dam sobie od razu dwa doświadczenia. Mamy trochę tego doświadczenia. Pozbyliśmy się Lancelota, czy też sobowtóra. Lokacja 226. Jak wiecie, jest to lokacja, której byśmy... Ojejka! Wieki temu, moi drodzy, wieki temu. Musicie gdzieś być na końcu wtedy. Oczywiście nie układałem mi z powrotem. Czemu miałbym to robić? Nie spodziewałem się, że będziemy wracać. No dobrze. Skończmy tutaj. W następnym odcinku, w rozdziale 10, będziemy się próbować dostać chyba na południe, jeśli dobrze pamiętam, gdzie będzie można się za darmo uleczyć. Hurra! Mieć dobry sen. Ojej, super. Och, no dobrze. Jeśli tak to się stanie, będziemy tu. I tak się skończy rozdział 9. Zaczniemy rozdział 10 następnym razem. Na co już zapraszam. Do zobaczenia.